Dzisiaj krótka lekcja, tym razem o rygorystycznych polach. Błędem jest wymaganie od użytkownika wypełnienia pola dokładnie tak, jak życzy sobie tego projektant. Pamiętaj, że użytkownicy wypełniają pola w różny sposób. Często wklejają dane skopiowane na przykład z notatnika. I Twoje pole powinno akceptować dane ze spacjami, z myślnikami, z podkreśnikami. Liczy się po prostu przekaz, tak? Zobacz tutaj na ten pierwszy przykład, gdzie telefon nie został zaakceptowany, ponieważ pole zawiera niedozwolone znaki w postaci myślników. Natomiast tutaj, w drugim polu, pole nie zawiera przedrostka HTTPS. A przecież wystarczyłoby to rozwiązać w taki sposób, że ten przedrostek zostaje dodany automatycznie, a telefon akceptuje pole zarówno z myślnikiem, jak i bez myślnika, jak i ze samymi spacjami. I zobacz sobie na taki przykład odnośnie numeru telefonu na żywo. Mamy tu formularz, gdzie musimy podać numer telefonu i zobacz. Podałem numer telefonu w standardowym formacie, czyli numer komórkowy składający się z 9 cyfr, ale formularz nie akceptuje mi tego pola. Muszę dodać numer kierunkowy. Również nie zaakceptował, ponieważ muszę dodać plus. Teraz zaakceptuję. Ale co się stanie, jeśli stworzę spację? Czy zaakceptuję? Nie zaakceptuję. A tutaj? Też nie zaakceptuję. Tak więc jak widzisz, muszę tutaj dokładnie trzymać się tego wzorca w tym polu, jak życzy sobie tego projektant. Nie jest to dobre rozwiązanie. A teraz zobaczmy, jak można było to zrobić lepiej. Mamy tu taki, powiedzmy, formularz, gdzie niezależnie, czy wpiszę ze spacjami, czy bez, to pole zostanie zaakceptowane, tak? Widzisz? Pojawiła się maska wprowadzająca, która sugeruje jakby format pól. I po prostu obojętnie, czy dodam myślnik, czy bez, wciskam myślnik, ale myślnik się nie pojawia. Zamiast tego pojawia się spacja. Widzisz? Tak to działa. Drugi przykład, tak samo tutaj. Zobacz. Daję z myślnikami i zamiast myślników pojawia się spacja, która automatycznie nam się tutaj wpasowuje w to pole. I tak samo tutaj, zobacz, dam myślnik i pole zostaje zaakceptowane. Jeśli wykreślę myślniki, też zostanie zaakceptowane. A tutaj mamy jeszcze taki przykład z numerem konta. Numer konta często kopiujemy, powiedzmy, z notatnika, tak? I to pole akceptuje numer konta zarówno ze spacjami, zobacz, bez spacji, ok? Jak i z myślnikami, tak? Właśnie o to chodzi, by Twoje pola nie były zbyt rygorystyczne.